Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy jazdę testową autem po montażu instalacji gazowej. Jest to Volvo XC90 z silnikiem 4,4 litra V8. Silnik japońskiej konstrukcji, producenta Yamaha. Bardzo fajna jednostka, można powiedzieć topowa, jeżeli chodzi o nadwozie XC90. No już mocniejszego auta nie ma i nie ukrywajmy, to auto ma najwięcej charakteru właśnie przez swój silnik V8, który jest na pewno niezastąpiony, jeżeli chodzi o dźwięk oraz na pewno o moment obrotowy. Tak jak wspomniałem, 4,4 litra, 315 koni mechanicznych, w tym przypadku rok produkcji jest to 2007. Zamontowaliśmy tutaj podwójny zestaw BRC Sequent Plug and Drive, czyli zestaw, który montujemy do naprawdę najmocniejszych aut. W tym przypadku dwie listwy wtryskowe BRC, dwa reduktory. Także zestawik już naprawdę taki, można powiedzieć, potężny. Takie auto spala około 18 litrów benzyny, co jak wiemy jest no bardzo dużą wartością i koszty przejechania 1000 km kształtują się na poziomie 900 zł. Gazu spali auto około 20 litrów, wtedy koszty przejechania tego samego 1000 km spadają nam na 400 zł, także mamy 500 zł oszczędności na każdym przejechanym 1000 km. Tutaj mamy zastosowany zbiornik o pojemności 55 litrów brutto, gdzie zatankujemy około 44 litrów, co pozwoli nam na przejechanie w cyklu mieszanym oczywiście około 220, nawet 250 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania takiej instalacji jest to 6400 zł, już właśnie w wersji z dwoma reduktorami. Zwróci się w przypadku tego auta już po przejechaniu 12 tysięcy km, także myślę, że nie ma co się zastanawiać. Jak najbardziej warto skorzystać z oferty firmy Energy Gas Polska w zakresie montażu instalacji gazowych, tak jak w tym przypadku na przykład do aut V8, jak również do 4-cylindrowych, do 6-cylindrowych, 3-cylindrowych, 5-cylindrowych oraz konstrukcji 10- i 12-cylindrowych, które również mamy w ofercie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.